To był beznadziejny dzień dziecka. W jednej chwili liceum Anety i Misia zmieniło właściciela. Wszyscy zostaliśmy oszukani. Julia też. Ona przede wszystkim. Skończyły się marzenia o nowoczesnym elektronicznym wózku inwalidzkim. Ciekawe, po co komuś takiemu jak namolny zabawa w szkołę. Beczki w sali gimnastycznej mogły być w tej sprawie pewnym tropem. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato. Lato, lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Jak ty mówisz? Cii. Pan patrzy, panie profesorze. Podobno transporty są 4 razy w tygodniu. Tam może być 1000 beczek. No, macie rację. To może być grubsza afera. Kiedyś tutaj ziemia była tak urodzajna, że jak dyszel wsadziłeś, to bryczka wyrastała. Dzisiaj. A jutro? A co ludzie na to? Co ludzie? Oni są jak dzieci, boją się być kimś więcej. A pan? Ja? Co ja ten zajazd wybudowałem wysiłkiem całego swojego życia, a teraz jestem tylko pracownikiem, zarządcą pana namolnego. Czyim zarządcą? No jego namolnego. Napijecie się herbaty? No śmiało, już jest dobra woda. Nie dodaję substancji zapachowych. O! Tu jest moja umowa o pracę z panem Namolnym. Jak to mówiliście? Jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego. Wszyscy za jednego. O. Dawaj latarkę.
udało się. No, jak nas tak ryją, to dla was poprawczak, a dla mnie 10 lat. Musi być chyba na dole. To trzeba najpierw zlikwidować ochronę. Wiem. Ale maszyna. Cholera. A tak jak myślałem. Szyfr głosowy. Sprawdzimy informacje Beaty. Sezamie, otwórz się. Cholera. Patrzcie, tutaj są młode juchy. Nieźle. Akcja śmieć. Muszę to skopiować. Ej, trochę szmalu. Złoto, platyna. Okradał środki. Co tam jest? No jasne. Zestawienia statystyczne na bazie kodu paskowego. Tak, teraz rozumiesz, dlaczego kazał nam to zbierać. Dzięki temu, trzymaj, wiedział, co ma importować z Niemiec. Musimy to sfotografować. Tu jest jakaś blokada. Może kluczem do tego jest komputer w czerwonej walizce. W takim razie musimy mieć tę walizkę. Puściłem im wirusa. Taka krzywa pomyślności? Tragedia. Zobaczysz, jacy to wspaniali ludzie. Proszę bardzo. Miło mi pana poznać. Cześć, to jest moja mama. Dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie. Wyłącz światło. Goli się 3 razy dziennie. Używa najlepszych dezodorantów i jest za sprytny, żeby dać się złapać z brudnymi rękami. Elegant, ale go trafimy. Nie byłbym tego taki pewien. A ja tak. No, kochani, koniec żartów. Mówmy poważnie. Najważniejsze jest to, że wiemy, że wstaje o 6 rano i śpi 6 godzin. A to, co naprawdę ukrywa, nosi zawsze przy sobie w walizce. Mówię oczywiście o laptopie. 477, 478, 479, 480, 480. Hej. Jak to, co robię? Liczę beczki. Ile? Ile? No, więcej jak bitwa pod maratonem. Zresztą beczki mógłby liczyć każdy, a nie tylko ja. Siedzę tu w smrodzie po godzinach. Tylko do tego się nadajesz. Mariusz za duży. Klienci powinni grać, a nie pić. Rozcieńczajcie alkohol i podawajcie przy automatach. Szefie. Szef jest taki fajny, że przy szefie człowiek czuje się fajniejszy. Tak. Bardzo przepraszam, ale żeby tu wejść o tej porze, trzeba być członkiem klubu. Członkiem czego? Członkiem klubu przyjaciół pana Namoldego. Puść panią, dzięcioł. Bardzo proszę.
Proszę bardzo. Bardzo przepraszam. Pani jest uroczą kobietą, pani... Różkowska, pańska zdolność obserwacji przynosi panu chlubę, panie Namolny. Dla znajomych jestem Jacek. Pani urodziła się we wrześniu. Owszem, trzeciego. A skąd pan wie? Pani pozwoli, że się przedstawię. Dominik Kajetan Dański. Osobisty astrolog pana Namolnego. I cóż mówią te twoje gwiazdy? W tej sytuacji muszę pana prosić o urlop. Ale bezpłatny. Bezpłatny. Pani reprezentuje amerykańską firmę, która zamierza kupić tereny pod pola golfowe. Uznaliśmy, że tylko pan Namolny, jako wybitny pośrednik w handlu nieruchomościami, ba, właściwie polityk od nieruchomości, może nam pomóc. Wiem wszystko. Gwiazdy to przewidziały. Słyszałam, że dysponuje pan dużą posiadłością w okolicach Juch. Mam wszystkie pełnomocnictwa. Proponuję spółkę, pół na pół, koszty i zyski. Powinniśmy w takim razie jeszcze dzisiaj pojechać i to zobaczyć. Jak wszystko dobrze pójdzie za pół roku, pleban pobłogosławia, wójt przemówi. Tylko czy wszystko dobrze pójdzie, właśnie. No nie wiem, mamy wchodzić w tę spółkę, czy... Przewiduję wielkie, wiekopomne wydarzenie. Halo. Szefie, Tamara Jeleńska dzwoni. Powiedz jej, że mnie nie ma. Nie ma. Przewiduję wydarzenie. Na otarcie łez. Czego ryczysz, mało? Gdyby każda dziewczyna dostawała ode mnie na pożegnanie takiego psa, już dawno bym zszedł na psy. Gdzie naszyjnik? Nie mam głowy do drobiazgów. Ostrzegam cię, dzięcioł też odchodzi. Nic nie trwa wiecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, Michał. Jak się dzisiaj czuję? Chyba dobrze. Cześć. Lubicie placki z jabłkami? Jasne. Dziękuję bardzo. La, 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 la. Wow. Świetnie. Julia, nie denerwuj się, no nie płacz. Naprawdę niedługo będziesz miała nowy wózek. Ale ja nie płaczę. Trzeba będzie zreperować i tyle. Nie. I za chwilę będziecie mogli włożyć to wasze urządzenie do środka. Proszę. Chyba ktoś nas śledzi. Tego dożyliśmy, kochane panie, że tak jak w Ameryce 38% sukcesu to jest dobra obstawa. Ale nie przeszkadza panu, że Beatka też się z nami przewietrzy? Ależ skądże znowu. Sam chciałbym mieć tak dorodną córkę. Bo komu ja to wszystko zostawię? Ej, dola kawalera. To niech się pan ożeni. A po co? Jedziemy! Ale zabawa. Szkoda, że ojca z nami nie ma. Daj spokój, ma swoje sprawy. Pączek, idź lepiej na górę. Dobra. Jadą. Dawaj, to mój pomysł. Z pączekiem, ja jestem starszy. Misiu, daj to.
Chłopcy, cicho. Cisza. No bardzo przepraszam. Cholera jasna. Widziałeś? No widziałeś? Zapraszam panie do drugiego samochodu. Zabieram tylko teczkę z moim elektronicznym mózgiem. Trzeba jak, bracie, ja nim nie jadę dalej. Cholera. A, ten też jest fajny. Tak, fajny, fajny. Do roboty, matros! W wojsku byłem w czołgach, nie w samochodach. Cholera, nie wyszło. No, trudno za broją. Wprowadzamy wariant drugi, szybko. Dobrze, że wzięłam więcej jedzenia. A z czym masz te kanapki? Po co pytasz? I tak wszystkie zjecie. Wiadomo. Proszę bardzo, niech pani zechce łaskawie spojrzeć. Proszę bardzo, to jest mniej więcej stąd, no, dotąd. Ta. Piękne tereny golfowe. Prawdziwa nizina europejska. Tereny polodowcowe. W Ameryce, proszę pani, takich nie mają. Pięknie. A teraz zapraszam do mojego zajazdu. Hmm? Zdrowie pięknych pań. Mamo, nudzę się. To idź spać. Pokój dla panienki jest przygotowany. Odprowadzę panią, pani Joasię, do recepcji. Przepraszam. Panie Sławik, niech pan pomoże. Kluczyk od dwójki dla panienki, dobrze? Dwójkę poproszę. Nie widziałeś matrosa? Nie. No. Możemy sobie teraz spokojnie porozmawiać o interesach. Może jutro. Jutro od samego rana. Proszę bardzo. O, tak. O, powoli, powoli, panie Słowik. Powoli. Powoli. No. Nic nie wiem, a się uwaliłem, no. Nie rozumiem. Nic. Ze strony tak. Kochany idziemy. Tam. No. 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 Dobra. Panie Sławik, panie Sławik. Ach, skaranie boskie z panem, panie wolny. To panie Sławik, bransoleta. Dobra, dobra. Kluczyk, kluczyk, panie Sławik. Dobra, dobra. Światło, światło. I dobranoc panu. Co? Przyniosłem pańskie walizki. No, to jutro. Jutro. Ładnie, ładnie. Ładnie, pranie brudnych pieniędzy. Operacja śmieci ściśle tajne. Ale co to znaczy?
Sprowadzał do Polski różne artykuły, odpady chemiczne. Jako farby, lakiery, nawozy sztuczne. To są faktury. Przecież to przestępstwo. Wiadomo. Nie rozumiem. Panie Słowik, każdy kraj dużo by dał, żeby się takich świństw pozbyć. Trzeba budować specjalne piece utylizacyjne, a to kosztuje majątek. No a w naszej szkole był punkt przerzutowy i stamtąd te śmieci jechały dalej w Polskę. O, w ostatnim roku kupił 17 nieruchomości. Ten materiał to jest prawdziwy dynamit. No, to teraz moja kolej. Misiu, pomóż mi. No, a zobaczymy, czy da się zaskoczyć. Kim pan jest? Leon Jędrys, prywatny detektyw. Nie pamięta pan? A to pan zna? O Jezu. Myślałem, że wiem o panu wszystko, ale tego się nie spodziewałem. Czy pan wie, że ta mała nie ma 18 lat? Nie chciałbym używać broni. Niech pan je odepnie. Boże, co ci zrobił ten łajdak? Zrzeka się pan funkcji prezesa Fundacji Szkolnej na rzecz Komitetu Rodzicielskiego. Dla uniknięcia pomówień, bo winy mojej w tym nie widzę. Odsprzedaje pan zajazd panu Słowikowi. I tereny przyległe do bunkrów. Niech pan przeliczy. Zaraz. Tyle samo mi pan zapłacił. Widzi pan, że pisze. Proszę bardzo. A co to jest? No niech pan zajrzy do środka. Tam też jest cena. Origami. Tanie to nie jest. Dokładnie tyle, ile potrzeba na nowy wózek dla Julii. Robi pan świetny interes. Proszę to odwrócić. Z czwóreczką. Płaci pan, że rozmawiamy z policją. Dobra, mogę zapłacić za tego ptaszka, chociaż dzisiaj i tak nic nie możecie mi zrobić, bo prokuratura nie działa w niedzielę. Za ten numer z dziewczynką mogę pana już dzisiaj zapuszkować na 48 godzin. Rączki do góry. Kurczę. To nie jest zabawka. Panie Słowik, walizka, walizka, walizka. Stój, bo strzelam! Nie odwracaj się, bo ci rozwalę łeb! Pod ścianę! Już! Szefie! Szefie! Całą noc go pchałem! Szef ma buty nie odpalił! Zwajam cię, kretynie! A za co ja 2 miesiące za darmo robię? To gówno jest twoje! Załatw Jędrysa! Na amen! Dobrze. Podobno jedzie pan do RPA. Tak. Moje serce jest w Polsce, ale kieszeń mam niestety w Johannesburgu. Zapewniam panią, że jak wrócę, zajmę się naszą chorą bankowością. Czy zdaje sobie pan sprawę z tego, że pana niespodziewany wyjazd może spowodować wielkie poruszenie na giełdzie? Bardzo słusznie. Bardzo słusznie, niewątpliwie. Przepraszam bardzo. Proszę zapewnić telewizorów, że jeszcze do nich powrócę. Dla ich własnego dobra. Dziękuję. Proszę. A, dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Przepraszam, przepraszam panowie. No co jest, mecenasie? Sprzedałem wszystko, co się dało. Oczywiście w tym czasie akcje banku poszły za 10% wartości. To jest przesyłka dyplomatyczna, zaplombowana, dokumenty. Czołem. Cześć. Czołem. Dziękuję bardzo.
Gdybym to ja miał tyle forsy, co Jacek na Molny, też chętnie spędziłbym resztę życia na takich Seszelach na przykład.